czy zamierza pan powrócić teraz do, z powrotem do celebryckiego świata? No nie za bardzo. Nie. Ja tu jestem zupełnie takim troszeczkę gościem, bo przyjaźnię się z Magdą Malicką. To jest taka nasza przyjaciółka od lat i wszędzie na jej takie przecudne uroczystości to przychodzimy. Nie, ale nie, celebrycki, broń Boże. Czyli co? Czyli pan zamierza już odciąć się, jeszcze zostać na emeryturze? Nie. Teraz dużo robię. No robię dużo. Wykonuję swój drugi zawód. Znaczy, jestem scenarzystą, reżyserem. Robię swój wielki kinowy film. Niebawem pewnie będzie premiera, duże kino. No i szereg innych rzeczy. No ale to już tak jak to mówię. No jeszcze coś próbuję. Jeszcze nagrywamy sobie rodzinę. Dużo fajnej przygody. A jak tam, a na przykład wracając do pana w kariery tej takiej wielkiej, jaka była wtedy, czy pan nie tęskni za tym trochę? To znaczy nie, bo to jakby teraz, to znaczy w moim tym zawodzie, którym teraz zamówiłem, scenarzysta, pisarz, to znaczy ja strasznie teraz mam fajnie, bo sobie przemykam się, słucham sobie ludzi, słucham, o czym opowiadają, co się dzieje. Nie, to znaczy jest pewnie, teraz był w tym roku taki nawet podejście ogromne, powrotu, jak taki duży pan Japa w 3D, była wielkie podejście. Takie, i co, i nie było tego 3D? No, bo to się okazało, że taka jest brędza teraz w telewizji. Że tak. To znaczy te 3D filmy w ogóle nie wychodzą, na przykład Zwawa to... Nie, to znaczy nie był film 3D, tylko to miał być program 3D. Ja, w którym miałaś jakaś zabawa, takie jajo pełne zabawa, telewizyjny program. No ale jakby mówię, no nie udało się, nie ma kasy w telewizji, producent, duży producent wycofał się na razie. No zobaczymy, może coś będzie z tego. Na razie, no dużo fajnych przygód w internecie, jak jestem, no, rap pana Japy szaleje gdzieś tam, ja sobie taki fajny, na Facebooku otworzyłem dużo fajnych przygód z tym pokoleniem mojej, czy Wydra wygra, to wy pewnie, także duże fajne spotkania po latach, rozmowy, no super przygoda taka teraz. Właśnie, a czy młodzi ludzie, tacy jak ja, w wieku 20 paru lat, jeszcze pana rozpoznają, na przykład na ulicy zaczepiają pana, czy już raczej nie? Jezu, to wasze pokolenie, to jest, no, to ja, to wrosło z nami razem, mało tego, przychodzą, gadają, jesteśmy zaprzyjaźnieni, mam mnóstwo wspaniałych przygód, spotkań właśnie z naszym pokoleniem, także tak, nie, bardzo miłe spotkania. Na przykład jakbym ja podszedł na ulicy do pana i powiedział Japa się ma, to jakby pan zareagował? No witeczka. Absolutnie. No. Nie ma pan cały czas ten dystans. Absolutnie, cały czas. Nie, ja dużo koncertuję, dużo jeżdżę po Polsce. Mam taki show, gdzie sobie jeżdżę po scenie. No, cała Polska, a to z radiem RMF, a to tam z Zetką, a to z radiem. Każde lato szereg koncertów po całej Polsce. Spotykam tysiące właśnie tych swoich, tych ludzi z tego pokolenia, które przychodziło na pana Japę, które oglądały te moje trzy Wydra wygra, grał ze mną w te puzzle komputerowe, dzwoniło halo, słuchaj, nie, no przychodzą, gadamy, się dzieciaki swoje przyprowadzają, no jest to wielka, fantastyczna przygoda, nie, to jesteśmy, pan też kultowy, panie Japo, nie, no tak, no bo to jest taka fajna przygoda, no.